Jezus żyje. Moi kochani, jest to wielką prawdą. Nieustannie przychodzimy na ustach i w sercach, by prosić Go, by prawdziwie zamieszkał w nas i żył w nas. Dzisiaj chciałem zadać takie pytanie albo poddać myśl, czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jedni ludzie potrafią się pięknie starzeć? Są z roku na rok coraz lepsi, pełni dobroci, wyrozumiałości, przebaczenia, mądrości, a obok drudzy coraz bardziej zgryźliwi, złośliwi, gderliwi, narzekający. Dlaczego tak jest? To z pewną pomocą przychodzi Louis, który mówi, że owi drudzy to ci, którzy wciąż w swoim życiu chcą dać upust swojej przyrodzonej osobowości, temu swojemu ja. By stać się tym coraz lepszym, by stawać się coraz doskonalszym, trzeba to swoje ja zamienić na ja chrześcijaninem, ja Jezusa Chrystusa. Odtąd droga naszego życia będzie łatwiejsza i trudniejsza zarazem. Łatwiejsza, bo nie będzie na niej sami. Zawsze będzie z nami Chrystus. Trudniejsza, bo Bóg nie da nam niczego innego niż to, co będzie służyło naszej doskonałości. Wspominam pouczenie, które usłyszałem jako młody ksiądz od starszego już zakonnika na Kalwarii. No wtedy mi mówi, słuchaj, dobrze, że tyle robisz, że się angażujesz w parafii, z młodzieżą, w szkole, studia. To wszystko jest bardzo dobre. Ale uważaj na jedno. Byś kiedyś w dniu sądu, kiedy to wszystko Panu Bogu przyniesiesz, nie usłyszał, człowieku, ale ja Cię nie znam. Może to wszystko robiłeś, ale mnie w tym wszystkim nie było. Bardzo, bardzo mocno te słowa zapamiętałem i myślę, że wpływają one na moje życie. Im dłużej jestem księdzem, chrześcijaninem, tym bardziej rozumiem Matkę Teresę z Kalkuty i wiem, jak bardzo potrzebowała u progu każdego dnia długiej adoracji Najświętszego Sakramentu i dopiero później szła do swoich biednych, by im służyć. Jak bardzo w planie dnia świętego Jana Pawła II ważny był reżim modlitwy, by prawdziwie spotykać się z Bogiem, by On był na pierwszym miejscu. Dlaczego także, pomimo uwięzienia, czas, który spędził w niewoli kardynał Wyszyński, był taki twórczy, bo w tym wszystkim obecny był Chrystus. I kiedy dziś chcielibyśmy usłyszeć także i my te słowa Pana Jezusa z nowenny, które kieruje do świętej Faustyny, przyprowadź mi wszystkich tych, którzy czczą i wysławiają Boże miłosierdzie. Jeżeli chcemy być w ich gronie, to powinniśmy być tymi, którzy zapraszają Chrystusa każdego dnia do swojego życia przez modlitwę i także przez pragnienie doświadczania Jego obecności w każdej czynności dnia codziennego, w każdej najdrobniejszej, byśmy mieli świadomość tego, że Bóg jest ze mną, bym prawdziwie był Jego. Święty Jan Paweł II mówi do każdego z nas, że zadaniem naszym, powołaniem każdego z nas jest poznać Chrystusa, pokochać i sprawić, by był kochany. Poznać, pokochać i sprawić, by był kochany. Jeśli chcesz być czcicielem, tym, który wysławia Boże miłosierdzie, to to powołanie podejmuj każdego dnia na nowo w swoim życiu. Żyj prawdziwie. I proszę, wczoraj Robert zadał nam zadanie co do uczynków miłosierdzia, co do duszy i co do ciała. Ja dziś zadanie do rachunku sumienia. Trudne słowa świętego Jose Marii Escrivy. On mówi, mówisz, że chcesz być świętym, ale się nie modlisz. To ja Ci nie wierzę. Jesteś kłamcą. Kochany chrześcijaninie, mówię to także do siebie. Jesteś prawdziwy? Czy niestety oszukujesz ciągle jeszcze siebie, że jesteś Chrystusowy? Jaki jesteś? Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławny Pan. Bogu niech będzie dzięki.